Wrócę jeszcze pamięcią właśnie do tego wejścia na Kanchenjungę i wśród tych osób, które wchodziły z nami, był jeden Nowozelandczyk, który wyszedł pół godziny wcześniej z obozu i musiał torować w głębokim śniegu przez 2-3 godziny. I właściwie mogłem od razu założyć, że on po jakimś czasie będzie zirytowany tą sytuacją, że on musi wykonać całą tą najgorszą pracę robienia śladów w stromym śniegu, głębokim, bo to jest ogromna praca, co mniej więcej 40% wysiłku więcej niż następni, którzy idą za nim. I kiedy stanął, doszedł do niego drugi z osób będących podczas tego wejścia, ten mu zrobił karczemną awanturę o to, że ten go nie chciał zmienić. To był taki wybuch jakiejś agresji potworny, który po, nie wiem, 2 minutach się skończył, bo po pierwsze Martiemu skończył się oddech. No, na tej wysokości się oddycha dosyć ciężko. A po drugie, no, nie widział po drugiej stronie żadnej reakcji. No, po prostu nasz kolega ze Szwajcarii zwyczajnie przyjął z pokorą ten wybuch agresji, powiedział: OK, w porządku, teraz ja ciebie zmienię na prowadzeniu. I to Martiego bardzo uspokoiło. Tak, takie przypadki mogą się zdarzyć oczywiście, bo człowiek ma prawo do takich skrajnych zachowań, ale też wielu ludzi się bardzo hamuje w tym czasie. To nie wiem, czy to jest dobre, ale hamuje się i raczej nie pokazują bardziej uczuć, niż pokazują ich za dużo. Znaczy, ja wszystkich swoich partnerów wspominam bardzo dobrze i byłoby mi ciężko tak palcami wskazać kogoś bardziej, a kogoś mniej. Ale i szanuję też wszystkich moich partnerów strasznie to za te całe przeżycia, które razem mieliśmy. Ale chyba najlepszy zespół pojawił mi się w moim życiu na samym końcu. To był ten zespół Piotr Morawski, Peter Hamor i ja. To był chyba taki zespół, który spełniał wszystkie kryteria tak zwanego zespołu idealnego. Mieliśmy dużo wspólnych poglądów. Byliśmy praktycznie jedną osobą w trzech postaciach i wiele decyzji nie musieliśmy w ogóle konsultować, bo jak jedna osoba powiedziała tak, to te dwie natychmiast się na to godziły, bo były tak samo przekonane, że tak trzeba zrobić. I to chyba była taka najlepsza i najbardziej kreatywna współpraca, jaką miałem w życiu, choć to jak mówię, z resztą moich partnerów też wspaniale mi się współpracowało. I o ile mógłbym powiedzieć, że to jest taki tych Peter i Piotr, to są tacy wyróżnieni między równymi, no, ale rzeczywiście ten nasz zespół trzech Piotrów był w moim odczuciu idealny prawie. Jeśli wyprawa jest wieloosobowa, zawsze każda wyprawa, niezależnie czy jest wieloosobowa, czy jest paroosobowa, to każda musi mieć formalnie lidera. No, takie są przepisy we wszystkich krajach, w których są góry najwyższe, że ten lider po prostu musi być, zwyczajnie. I jakby konsekwencją tego jest odpowiedzialność, jaką lider ma za zespół. No, ma po prostu. To nie tylko wynika z przepisów, ale także z takiego normalnego odbioru ludzkiego. Jeśli jest przywódca, no to ten przywódca ponosi odpowiedzialność za cały zespół. Stylów kierowania wyprawą jest dotąd. Można być kierownikiem, który jest władcą absolutnym, można być kierownikiem o cechach demokratycznych, koncyliacyjnych, negocjacyjnych, można być i takim, i takim. Ilu kierowników, tyle stylów. Ja przeważnie z ludźmi negocjowałem i na samym początku zakładałem, że jednak naszym celem jest wprowadzenie jak największej liczby ludzi na wierzchołek. Każdy czuł się do tego stopnia pełnoprawnym członkiem wyprawy, że dzieli wszystkie obowiązki, ale ma także wszystkie prawa. Bo wtedy łatwiej jest egzekwować te obowiązki, jeśli się pokaże wyraźny cel. Tym celem jest dla ciebie, mój drogi, wejście na wierzchołek albo moja droga, no, głównie mój drogi. Więc taka była moja pragmatyka. Tak starałem się wyprawami
skierować, żeby ludzie mogli tym w kolejnych okresach dobrej pogody mogli wchodzić na wierzchołki. Czasami się to udaje, czasami nie. No, realizacja zależy od wielu elementów, ale taka zasada w moim odczuciu zawsze się sprawdza, bo wtedy ludzie nie czują się wykorzystywani przez innych. To, co się dzieje podczas ataku szczytowego, to nie jest takie proste. Tam rzeczywiście ogromną rolę odgrywają też i emocje, ambicje, chęci jakieś, wszystkie ukryte i nieukryte uczucia. I nie zawsze i nie do końca w czasie tego ataku szczytowego wszystko to się pojawia. Ale co jest istotne i co ludzie powinni wiedzieć w czasie idąc na wierzchołek? No po pierwsze to, że muszą wszyscy razem wrócić. Że najważniejsze jest bezpieczeństwo i że trzeba tak prowadzić akcję, żeby spróbować osiągnąć wierzchołek i nie narażać nikogo na zbytnie zwiększone ryzyko. No takie, jakie jest, musi być, ale żeby ono nie było zbyt duże. I no, niestety często zdarza się, że ludzie w czasie wejścia tracą siły, ulegają jakimś tam drobnym kontuzjom albo jakimś większym kontuzjom i trzeba modyfikować te plany wchodzenia na wierzchołek. No, mnie się wiele razy zdarzało, że albo ja osłabłem, albo mój partner osłabł, albo coś mu się stało. I to się zawsze wiązało z dosyć bolesną decyzją, przeważnie w moim przypadku odwrocie. Dlatego, że ja bardzo też nie lubię zostawiać ludzi w górach samym sobą, bez mojego towarzystwa, jeśli to nie jest jakoś tak, no, nie wynika to z absolutnej niemożliwości wykonania żadnego innego ruchu. Dlatego dwa razy zawróciliśmy, bo po pierwsze w pierwszym przypadku ja nie dałem rady fizycznie i poprosiłem mojego partnera, żeby ze mną wrócił. A w drugim przypadku nasz partner po prostu za nie mógł i musieliśmy z nim wracać, bo on by sam po prostu do ostatniego obozu, do miejsca, gdzie mógłby spokojnie odpoczywać, nie mógłby dojść. I już nie było istotne, czy wierzchołek zostanie zdobyty, czy nie, bo to już była kwestia drugorzędna zupełnie. Ważniejsze było to, żebyśmy po prostu cali wrócili z tego wyjścia. Człowiek jest najważniejszy. Wierzchołek zawsze może poczekać, zawsze można wejść za rok, dwa, trzy, pięć, a jak się nawet nie wejdzie, to, że wybrało się taką opcję, jest wystarczającą takim balsamem, który trzeba polać na to zranione serce, że się nie odniosło takiego sukcesu, jakim byłoby dojście do wierzchołka. Naprawdę żadna góra nie jest warta tego, żeby człowiek ryzykował swoje życie albo zdrowie. Jeśli mój partner nie wszedł na wierzchołek przeze mnie, to ja się oczywiście z tego powodu czuję źle i głupio i niedobrze. I to jest dla mnie znacznie chyba większy powód do jakiejś takiej, w cudzysłowie, depresji i smutku, niż to, że on nie wszedł, no bo on ma proste wytłumaczenie, dlaczego tak się nie stało. Dla mnie to jest o wiele bardziej przykre i dlatego no to jest jednak skomplikowany proces psychiczny, jaki w człowieku zachodzi, ale też z drugiej strony nie można popadać w jakąś już taką zupełną depresję, bo przypadki posiadania tak zwanego słabszego dnia no są jakby w górach normalną rzeczą i to nie pierwszy raz to się dzieje, ani nie ostatni, więc no trudno, tak się przydarzyło. Jak mawiał jeden z bohaterów filmu Chłopaki nie płaczą, no Coco Jumbo i do przodu i za rok będę w lepszej formie.
W himalaizmie jest i miejsce dla tych, którzy chcą w tych górach przebywać jak najdłużej, wchodzić na nie powoli, delektować się jakby tymi górami, przebywać w nich cały czas, i także miejsce dla tych, którzy po prostu chcą na tych górach pobić jakiś własny rekord albo jakiś inny rekord. Od razu zaznaczam, że nie są prowadzone żadne kroniki rekordów, takie oficjalne. Nie ma żadnych zapisów mówiących o tym, że ten pan jest w tej klasyfikacji numerem 1, ten pan jest numerem 2, ten pan jest numerem 3. No choćby nawet z tego prostego powodu, że żeby nie kreować, nie stwarzać możliwości wykreowania takich postaw w górach, że otóż w górach się liczy to, kto wejdzie szybciej albo w gorszych warunkach, bo to jednak jest zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że w naszym środowisku to jest tak trochę jak w peletonie kolarskim, że ten wynik w górach też ciągną ci, którzy są na szpicy tego peletonu. Oni są najszybsi, najbardziej sprawni. A peleton sobie jedzie gdzieś tam za nimi. No i tak u nas też jest. Jest kilka osób, które mają nadzwyczajne umiejętności. I może nie tyle nadzwyczajne umiejętności, co nadzwyczajne właściwości organizmu, pozwalające na jakąś błyskawiczną przemianę energii, która jest zgromadzona w organizmie, na motyw ruchowy. I potrafią po prostu w ten sposób się przemieszczać w górach. I to jest dla nas coś takiego, no co patrzymy jak na taki właśnie prawie niedościgniony wzorzec, że tak można. To jest to przełamywanie barier. I chwała im za to, i bardzo dobrze. I uważam, że tak powinno być, że takie właśnie przełamywanie barier jest elementem rozwoju w himalaizmie, bo gdyby ludzie myśleli, że na ośmiotysięczniki wszystkie można wchodzić tylko z tlenem, to byśmy do tej pory wchodzili tylko z tlenem. No, Messner i Habler w 1978 roku pokazali, że można wyjść na Everest bez tlenu, że to jest fizjologicznie możliwe, więc to było też przełamanie pewnych barier. Anglicy w 70 roku pokazali, że można wyjść na wysoką 8000 górę bez, nie wchodząc najłatwiejszą drogą, tylko najtrudniejszą, więc takie przełamywanie barier jest bardzo potrzebne, ale też ja się pytam, ilu takich uliszteków jest na świecie? No jest jeden tylko. On ma te cechy, których nie ma 99,9 populacji pozostałych alpinistów. No, ja chociażbym zatrenował się na śmierć, to nigdy nie będę w stanie zrobić tego, co on. I wcale nawet nie chcę. Bardziej się skłaniam ku temu, co powiedział kiedyś legendarny wspinacz włoski Kurt Limberger. Powiedział, no i co mi po tym, że ja tak szybko wejdę na góry? Co ja wtedy widziałem? Widziałem tylko te ślady, które są przede mną, albo ten śnieg, który leżał przede mną. A ja chcę oglądać góry, więc dlatego wchodzę powoli. Miejsce dla tych, którzy wchodzą powoli i wchodzą szybko, w Himalajach jest. Nawet jest go za dużo. W górach generalnie takiej stricte rywalizacji jak sportowa chyba nie ma. Mówię chyba, bo to się oczywiście wszystko zmienia. W tych czasach, kiedy ja się intensywnie wspinałem w Himalaje, to lata 90. i początek XXI wieku, do 2010 roku, takiej stricte sportowej rywalizacji nie widziałem. Nawet w 2010 roku, kiedy w bazie pod Annapurną spotkały się dwie kobiety, które pretendowały do miana pierwszej kobiety na świecie, które skończą koronę Himalajów, to też między nimi nie widziałem jakiejś takiej sportowej takiej niechęci do siebie, tylko wręcz chęć jakby wspólnego dzielenia się trudami wejścia na tą górę. I być może to wynika z tego, że jednak
W górach bardziej ceni się i bardziej intuicyjną jest solidarność taka ludzi gór, niż chęć bycia przed kimś za wszelką cenę. I chyba dobrze, dlatego że ten świat ludzi gór byłby naprawdę przykry, gdyby chodziło wyłącznie tylko o taką płytką rywalizację. To jest trochę tak, no nie wiem, jakby zacząć od tego. To znaczy tak, ty możesz wyjść z gór, ale góry nigdy z ciebie nie wyjdą. A jeśli ktoś naprawdę wszedł w te góry, dlatego że tak strasznie chce w nich być, to chce w nich być do końca, do końca ostatnich swoich dni, do śmierci. Dlatego, jeśli skończy się jakiś projekt duży i człowiek się uważa za człowieka spełnionego, to zaraz sobie szuka jakiegoś innego projektu. Może być mniejszy, może być już mniej ambitny, może być bardziej dopasowany do wieku albo do możliwości, ale czegoś tam szuka. Zawsze to staje się jakimś kolejnym wyzwaniem w jego życiu, bo tak naprawdę to my realizujemy swoje różne marzenia i swoje różne potrzeby właśnie w górach. I jak nie spotkałem jeszcze takiego alpinisty, który powiedział: to jest koniec mojej drogi, ja już więcej się w górach nie pojawię. Jeśli nawet tak powiedział, to po pierwsze kłamał, bo na pewno się pojawi. Na pewno, bo zawsze wilka będzie ciągnął do lasu. A po drugie, jeśli tak powiedział, to znaczy, że te góry nie były tak do końca jego pasją. Tutaj uważam, że człowiek gór to jest człowiek gór i on jest człowiekiem gór do samego końca. Ja nie wiem, czy istnieją na świecie ludzie, którzy się nie boją śmierci. Wydaje mi się, że wszyscy się boimy i nikt nie chce z nas zginąć. Nie chce. No. Nie bierze pod uwagę takiego przypadku. Krzysiek Wilicki kiedyś sparafrazował takie turystyczne powiedzenie, bo to było takie: w górach jest wszystko, co kocham, to on powiedział: idę w góry cieszyć się życiem. Tak właśnie jest. No my idziemy w góry cieszyć się życiem, a nie oczekiwać, że tam gdzieś może nas spotkać to, co jest absolutne najgorsze i właściwie kończące naszą egzystencję. My się musimy z tym liczyć i to jest coś, co jest gdzieś tam usytuowane w mojej głowie. W mojej głowie jest usytuowana śmierć w górach, ale ona jest tak głęboko schowana pod pokładami tego optymizmu i tego patrzenia w tych takich jasnych kolorach na to, co się w górach dzieje, że ja nie wychodzę na tą ścieżkę górską z takim przeświadczeniem, że być może dzisiaj umrę na niej. Ja wychodzę po to, żeby cieszyć się właśnie życiem, żeby cieszyć się tą niesamowitą frajdą bycia w tym, co zresztą w tym krajobrazie, który kocham najbardziej. Nie, widmo śmierci nie jest nad moją głową. No, zawsze po wypadku w górach przychodzi taka refleksja i człowiek się zaczyna zastanawiać: kurczę, no jakby to mnie spotkało, to co by to mogło oznaczać? No, zawsze jest taka refleksja, ale moje doświadczenia są takie, że po jakimś czasie ta taka bardzo przemożna chęć powrotu na tę ścieżkę górską jest mocniejsza od tych złych odbiorów, jakie ma się po śmierci naszych kolegów. Choć oczywiście nie jest to żaden absolut. Ja znam przypadki ludzi, którzy po prostu po wypadku w górach powiedzieli: a to jest za dużo na moją psychikę, ja tego nie będę robił, to odchodzę z tego. Ja ich szanuję za taką decyzję, absolutnie. Natomiast to mnie się też zdarzało parę razy mówić: ja odchodzę, już nie chcę tego więcej robić, ale nigdy nie udało mi się dotrzymać słowa, więc kłamałbym, gdybym mówił, że takie rzeczy mnie od gór całkowicie odrzucają.
Nie będę mógł być w górach więcej, to tylko dlatego, że nie będę się już mógł ruszać dosyć sprawnie po tych górach i będę wyłącznie tylko kamieniem, kulą nogi moich partnerów. A nic innego nie może mnie przed tym powstrzymać. Wspinanie z tlenem było historycznie pierwszym. Czyli najpierw się ludzie wspinali z tlenem, a potem zaczęli się wspinać bez tlenu. Różnie można o tym mówić. Oczywiście tlen pomaga, bo pomaga się bardziej człowiekowi rozgrzać, dostarcza więcej tej energii do mięśni, zmniejsza uczucie zimna. Jest rzeczywiście takim elementem psychicznego komfortu i więcej siły się ma. I w tej kategorii, gdyby to rozpatrywać w ten sposób, to rzeczywiście jest to dodanie, to jest coś w rodzaju takiego, nie wiem, dopingu w sporcie takim normalnym, tak? Że ci zawodnicy z tym dopingiem biegną szybciej niż ci zawodnicy bez dopingu. I to by trzeba było rozdzielić. I dlatego tak się rozdziela, że ci, co wchodzą z tlenem, mówią, ja wchodziłem z tlenem. I wszyscy mówią, okej, wszedłeś z tlenem, dobrze, już wiemy wszystko. A ten wszedł bez tlenu, bez tego dopingu i wielu osób mówi, że wartość tego wejścia jest większa niż tego. Ja nie jestem do końca przekonany, czy tak jest, bo wszystko zależy od warunków, w jakich się wchodziło na tą górę, bo jedni wchodzą w takich warunkach, że nawet tlen nie pomaga, bo takie ciężkie są warunki, a inni wchodzą w takich, że bez tlenu im jest łatwiej. Znacznie, bo jest, nie wiem, mniej śniegu, lepsza, wyższa temperatura, mniej wiatru i tak dalej. To rzeczy mało porównywalne ze sobą, więc każdy taki przypadek jest trudno rozpatrywać, ale też trzeba wiedzieć jedno, trzeba zaznaczyć wyraźnie. To wejście było z tlenem, a to było bez tlenu. No to jest komercjalizacja w górach wysokich. To jest pewne takie ciało, które z jednej strony jest obce, bo wprowadza jakby w świat gór ludzi, którzy w te Himalaje jednak dostają się trochę na skróty. A z drugiej strony komercjalizacja oznacza też dla mnie profesjonalizację usług, które są potrzebne po to, żeby można się w te wysokie góry dostać. Bo komercjalizacja niekoniecznie oznacza, że bierzemy człowieka odspawanego od fotela prezesa jakiejś rady nadzorczej albo czegokolwiek innego i wprowadzamy go na wierzchołek i on wtedy już może sobie przykleić łatkę alpinisty albo szyld taki, albo himalaisty. Komercjalizacja także oznacza to, że usługi tych firm, agencji, które pomagają dostać nam się pod tą górę, no są już doprowadzone do takiego stopnia, że my właściwie przyjeżdżamy do tego kraju tylko z pieniędzmi i mówimy, wymagamy od ciebie, żebyś nam przygotował transport do bazy, żebyś nam przygotował tam miejsce, gdzie będziemy spać, co będziemy jeść, ludzi, którzy będą nam w tym pomagać. To także jest w pewnym sensie komercjalizacja, ale my w dalszym ciągu realizujemy cele sportowe. Wszystko zależy od tego, jakie cele będziemy realizować, a nie to, kto nam pomaga na tej drodze pod tę górę. Mount Everest jest miejscem, gdzie się te dwa trendy spotykają. Właściwie teraz już przeważa wyłącznie ten trend taki polegający na tym, że jednak na ten Everest wchodzą, tą najłatwiejszą w sumie drogą, wchodzą ludzie, którzy z takim prawdziwym alpinizmem, prawdziwym wspinaniem mają stosunkowo niewiele do czynienia. I ja powiedziałbym w ten sposób, niech Everest zostanie dla tych ludzi, niech oni sobie wchodzą tą drogą na ten Everest, niech tam robią sobie co chcą, ułatwiają sobie jak chcą. Natomiast jeśli ktoś chce zrealizować jakiś cel bardziej ambitny na Everestie, ta góra ma wiele stron, można wejść od każdej innej strony, niekoniecznie trzeba się pchać od tej, na której jest taki duży ruch i tam jest ciągle jakiś taki, zdarzają się zjawiska, które wynikają z tej masy po prostu ludzi, którzy tam są. Myślę, że jak się to tak rozdzieli po prostu, to już problemu z jakiegoś większego z komercjalizacją nie będzie. Prawdziwi alpiniści nie potrzebują tego wszystkiego, co jest w tej chwili na Everestie.